Nadszedł taki czas w War Thunderze, kiedy mój skill jest na tyle zarąbisty, że postanowiłem, że założymy sobie klan. Nasz własny klan, skupiający się na naszej społeczności. Będziemy rekrutować praktycznie wszystkich chętnych, bodajże powiedzmy, że od ery trzeciej, że trzeba mieć jakieś czołgi ery trzeciej, głównie chodzi mi o Amerykańców, Niemców i Ruskich. To są takie chyba trzy najbardziej podstawowe nacje, jeżeli chodzi o granie, ale będziemy generalnie rekrutować wszystkich, tak. Tylko problem jest taki, że potrzebujemy nazwy. Potrzebujemy nazwy dla naszego klanu, potrzebujemy jakoś go nazwać, żeby był związany, nie wiem, z naszą społecznością, Discordem, YouTube'em, jakoś tak, żeby to było powiązane. Bo jak widzicie, żeby założyć klan, proszę bardzo, mój Division, stwórz Division. Jak widzicie, hajsy są gotowe, tylko trzeba nazwać ten Division. Pomysły możecie dawać na Discordzie. Pomysły można dawać na Discordzie. Dokładnie jak wejdziecie na naszego Discorda, to zjedziecie na dół, macie zakładkę, gdzie to jest? Macie zakładkę War Thunder Clan i tutaj możecie podawać pomysły na nazwę, nazwę naszego zajebistego, nowiutkiego, świeżutkiego klanu. Nie piszcie, że chcecie dołączyć tutaj, bo to jeszcze nie jest ten etap. Nie wiem, po co ludzie się zgłaszają, ale chodzi o to, żebyście napisali swój pomysł, jaki wymogłaty ratingu będzie. No powiedzmy, że tam trzecia era, coś takiego, żebyście mieli, żebyście trochę więcej ogarniali tą rozgrywkę, więc trzecia era, myślę, że to jest dobrym wyznacznikiem tego. Będziemy się skupiać głównie na zręcznościówkach, jeżeli chodzi o bitwy. Głównie na zręcznościówkach, ponieważ według mnie są dynamiczniejsze i przyjemniejsze do takiego normalnego grania, a nie fokusowania się na tylko podzwycięstwo. A poza tym siedzenie połowy bitwy na lornetce, żeby ogarnąć przeciwnika na realistykach, jest według mnie troszeczkę nudne. No ale jeżeli ktoś lubi coś takiego, znaczy realistyki może też będą, ale skupimy się głównie na zręcznościówkach. Tak, skupimy się głównie na zręcznościówkach. A więc tak jak mówiłem, pomysły możecie zgłaszać na Discordzie tej zakładce War Thunder Clan. Tylko nie piszcie, że chcecie do klanu, bo jeszcze nie ma rekrutacji. Tak jak mówiłem, będziemy brać po prostu wszystkich chętnych. Jedyny wymóg to będzie to, że trzeba być na tym naszym Discordzie, no i posiadać mikrofon, tak? No bo jakaś komunikacja głosowa musi być. Nie ma czegoś takiego, że ziomek chce grać, ale nie ma mikrofonu, będę pisał na czacie. Nie, komunikacja głosowa musi być, to jest wymóg, który nie podlega żadnej dyskusji. No te czołgi trzeciej ery, powiem tak, ja jestem jeszcze lajkiem, jeżeli chodzi o tego War Thundera tak naprawdę, zwłaszcza jeżeli chodzi o bitwy klanowe, bo jeszcze żadnej nie zagrałem, ale mam nadzieję, że zbierzemy jakąś ekipę, będzie dużo chętnych, będziemy brać wszystkich chętnych, spoko, będziemy wszystkich brali, zostaną tylko ci, którzy chcą grać, ci, którzy się nadają, którzy potrafią, z tego zrobimy jakąś zgraną ekipę i może jakieś sensowne gierki wtedy się pojawią, jeżeli chodzi o War Thundera. Na początku będziemy oczywiście wszyscy się uczyć. Więc tak jak mówiłem, zgłaszajcie swoje pomysły, jak najlepszy pomysł, który zostanie wybrany, zostanie w pewien sposób nagrodzony. Jeszcze nie mam pomysłu jak, ale coś wymyślimy. Jeżeli chodzi o czołgi, jakie macie, czy samoloty, to nie ma znaczenia, czy gracie Brytyjczykami, którymi osobiście gardzę, czy Japońcami, czy francuskimi czołgami. To nie jest tak jak w WoCie, że są tylko jakieś tam czołgi, którymi się tylko gierzy. Oczywiście są lepsze i gorsze, to nie ukrywajmy, jeżeli chodzi o War Thundera, ale nie ma znaczenia, tak? Najbardziej premiowane oczywiście będą amerykańskie i rosyjskie, bo z tego co sam zdążyłem odczuć, są po prostu lepsze na swoich poziomach, lepiej sobie radzą. Ale jeżeli masz na przykład zbadane japońskie drzewko w całości, spoko, bierzemy ciebie jak najbardziej. No i co, to by było na tyle, pamiętajcie, żeby dawać te pomysły na Discordzie, żeby wbić na tego Discorda, który jest obowiązkowy. No i cóż, do zobaczenia na polu bitwy. Cześć, trzymajcie się, na razie.